Zrobiłam sobie właśnie obiad po treningu, takim domowym. I chciałam powiedzieć tylko to, że byłam przez chwilę na weganizmie, ale uznałam tak ze zdrowego rozsądku, że to nie jest dosyć korzystna dieta dla mnie, bo ja mam dosyć aktywny tryb życia, a ta dieta jest niestety uboga w białko, które jest mi bardzo potrzebne, więc niestety musiałam zrezygnować. Po prostu jestem na wegetarianizmie, czyli po prostu nie jem mięsa. I dzisiaj taki obiadek, już nie wegański. Hejka, jem właśnie śniadanie i zrobiłam sobie karmelizowane orzechy laskowe. Zrobiłam je na erytrytolu. Patrzcie, jak chrupią. Są pyszne, polecam, zróbcie je. Jeśli chodzi o skincare, to ostatnio niestety go dosyć zaniedbałam. Właśnie jeśli chodzi o SPF na przykład, albo masaż kamieniem gua sha. Staram się powoli do tego wrócić, bo jednak czułam się wtedy lepiej, gdy dbałam o tą cerę. Ale powoli już wracam na dobry tor. I tego dnia też spróbowałam sobie zrobić lekki taki a la make-up, czyli dodam po prostu takiego rozświetlacza na twarz, w kąciki oczu, na policzki, trochę na usta. Kupiłam też sobie zalotkę, nigdy jej nie używałam, więc to był mój pierwszy raz w ogóle z takim sprzętem. Kupiłam w Rossmanie na promocji z 15 na 11 zł i opłacało się. W zestawie dostałam właśnie zalotkę i dwie zapasowe w zasadzie do wymiany gumeczki. Próbowałam sobie tutaj podkręcać rzęsy, ale jakoś nie wychodziło. Ta lewa trochę tak ładnie wyszła, ale ta prawa jakoś mi nie chciała. Muszę się jednak jeszcze trochę poduczyć w tej kwestii, ale na pewno będzie tylko lepiej. Jak widać, byłam mega podekscytowana i zdziwiona, bo zalotka i podkręcanie rzęs to jest takie coś, po którym nie trzeba ich malować. A ja nienawidzę malować rzęs. Więc takie podkręcenie to jest w ogóle super sprawa dla mnie, bo rzęsy wyglądają na dużo ładniejsze, gęstsze, a nie trzeba ich malować. Odchodząc od tematów beauty typowo, przejdźmy do tematów natury, spacerów. Ja ogólnie bardzo często spaceruję na świeżym powietrzu, ponieważ jest to bardzo zdrowe. Chciałabym wam teraz powiedzieć parę plusów, dlaczego warto chodzić na spacery. Spacery na przykład pomagają nam w rozładowaniu stresu, wspierają aktywność fizyczną, pracę serca, krążenie krwi. Ale również ostatnio czytałam, a w zasadzie słuchałam podcastu właśnie, w którym był poruszony temat spacerów. I pani tam mówiła, że gdy wychodzimy na świeże powietrze do natury i patrzymy po prostu przed siebie na drzewa, na wszystko, co jest wokół nas, aktywujemy dwie półkule mózgowe, dzięki czemu po prostu pracują. Bo siedząc przed komputerem, tak naprawdę patrzymy tylko przed siebie w jedno miejsce. A chodząc na dworze, po prostu rozglądamy się i w prawo, w lewo, w górę, w dół. Wtedy no, pracuje cały mózg jakby. Nie wiem, czy to dobrze wytłumaczyłam, ale mam nadzieję, że zrozumieliście. I to jest taka mała rzecz, której praktycznie nie odczuwamy, a jest naprawdę ważna dla organizmu, psychiki ludzkiej i no to chyba było tyle na temat spacerów.
Ja wiem, że znowu dużo food contentu, ale ostatnio sporo gotuję. Zrobiłam dzisiaj takie ciasto, to jest owsiane brownie. Zrobiłam je z myślą o meal prep, jedzeniu, robieniu na następny dzień, czyli takie zapasy. Przepis jest z Instagrama. Ogólnie meal prep stosują osoby, które mają mało czasu w ciągu dnia. Więc fajne jest na przykład, gdy chodzicie do szkoły, nie macie na przykład drugiego śniadania do szkoły. Albo na przykład jak chodzicie do pracy i nie macie też na przykład czasu gotować, to robicie sobie na przykład takie ciasto i macie na kolejny dzień albo na dwa. Ja akurat umiem dobrze gospodarować czasem, więc nie mam problemu z tym, że nagle nie mam czasu czegoś sobie zrobić. Ale to ciasto wyszło dosyć spore, więc po prostu podzielę go na parę części i będę miała na parę dni. W ogóle to jest mega dobre. Hejka, mam 16 urodziny za jakoś 5 godzin. Czyli jutro. Jeszcze jest dzisiaj, a urodziny mam jutro. Kończę 16 lat istnienia na tej planecie. Zamierzam spędzić jutrzejszy dzień wspaniale. Wszystko nagram, pokażę wam, co będę robiła w swoje urodziny. To jest ważny dzień i trzeba go celebrować, według mnie. Zaplanowałam go dosyć ciekawy i po prostu wszystko pokażę, bo chcę to udokumentować, uwiecznić, by mieć pamiątkę dla siebie. I nie mogę się doczekać. Manifestuję, że ten dzień będzie wspaniały. Jest to mój dzień nietreningowy, więc... Więc no jeszcze lepiej, bo mogę faktycznie spędzić cały dzień sama ze sobą, no właśnie w swoje urodziny. Bo jeszcze 5 lat temu myślałabym, że 16 lat to już mega dorosłość i będę już taka dojrzała, że uhuhu. No i w ogóle ja parę lat temu nie wiedziałam, że wydarzy się aż tyle, jak się wydarzyło do tego momentu. Ale jestem bardzo wdzięczna za wszystko, co się wydarzyło, bo każda sytuacja uczy i trzeba o tym pamiętać. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Ciągle dzielnie ze mną idzie. Taki słodki, a w ogóle bardzo mądry, bo unika aut i jest taki bezpieczny. Nagrywasz to ze mną? Mhm. Kuba? Ale biggest, nie mama. No. Mmm. Ah.
właśnie sokowirówkę i najtrudniejsze i najgorsze, co było z tego procesu, to mycie całej maszyny, ale wyszło mi prawie litr pysznego soku. Jest tutaj jabłko, marchew i pomarańcza. Smaku jest w ogóle przepyszny. Na pewno będę testować jeszcze inne soki z selera, buraka na przykład, banan, nie z banana, to raczej nie. Chociaż może.